Regeneracja szyby? No, szyba nie jest wtedy zadowolona. Dziewiętnaście mam mieć przebiegu na baterii, ale dawno nie było sprawdzone. To sobie zrobimy pyk. 17 000 ma naszchnięte. Dobra. No czeka, to ja odjadę, to wejdzie. 4 miesiące do serwisu. Siada. Dzień dobry. Albo dla was znowu będzie dobry wieczór. Środa. A może dla was będzie czwartek? Nie no, środa będzie dzisiaj. Dzisiaj pewno zmontuję i wrzucę. No, także minęło ponad 3 tygodnie, odkąd telefon oddałem normalnie do naprawy i jadę właśnie tam uczynić znak pokoju. No, bo sobie kurczę jaja już zaczynają robić. Telefon jest obecnie w 3. serwisie. Wysłali do 1. Pierwszy nie ogarnął. Wysłali do 2. Drugi, co prawda, wydawać by się mogło, że zrobił. No, tunel nowy, otwarty. Tamten wydawać by się mogło, że zrobił, ale został telefon wysłany do 3. Żeby ten 3. sprawdził, czy ten 2. wykonał, czy nie, tam było napisane, czy w tym 2. serwisie, czy naprawa została wykonana zadowalająco przez osobę fachową. No i ciężko jest się nie oprzeć wrażeniu, że w serwisie to pracuje pan Jasiu, który jest młynarzem, a po godzinach zajmuje się naprawą telefonów komórkowych. Co to kurcze ma być? Jestem nieco podirytowany. A zwłaszcza dlatego, że na horyzoncie pojawił się plan. Plan niecny, aczkolwiek myślę, że niebawem skuteczny, a mianowicie zakup aparatu fotograficznego, takiego prawdziwego. I normalnie myślałem, że kupię tam w Elsiepie, ale jak oni mają taki serwis, to niech po prostu spadają. To kupę kasy będzie trzeba zostawić gdzie indziej. Chyba że na przykład, no nie wiem, zobaczymy, co tam gość powie. Za chwilkę w tym serwisie, to znaczy za chwilkę jak za chwilkę. Trzeba tam się dotarabanić. Pogoda piękna, niespodziewanie nawet. Miał być wypad w góry, ale może jeszcze wstrzymam. A co mnie tak w dupkę ciepło, bo żona grzeje tu normalnie. Non stop. No, miał być wypad w góry, ale tutaj są inne rzeczy chwilowo do ogarnięcia. Także pewno odwleczę się nieco w czasie. Ale jak się odwleczę, to później będę miał tydzień wolnego, to będę mógł siedzieć w opór w górach i słuchać kukułki od godziny 4:00, jak się tam przedrzeźnia przez jezioro jedna z drugą. No, niezłe są ptaszyska. I co, nic nieciekawego w sumie nie działo od tego ostatniego filmu, co akcja koła była zmasowana. 4 auta w sumie zrobiłem. 3 poszły bez żadnego tam zgrzytu, bo to 2 nasze, jedno tam starszemu zmieniłem też w Toyocie kółeczka. Jeszcze koleżankę mam fajną, sympatyczną w pracy, to postanowiłem jej pomóc z tematem wymiany kół. Lecz niestety nastąpiły komplikacje, gdyż w jednym kole były zniszczone 2 szpilki.
No, najprawdopodobniej w serwisie. Ostatnio chłop kręcił pneumatem do oporu. No i powyciągał gwinty, ale firma się zachowała, ta Stabil w ogóle, polski tutaj warsztat w Stavanger, spoko, zachowali się bardzo okej, mimo że czułem się nieco dziwnie, bo gość tak na mnie patrzył, że nie wiem, że niby nie potrafię kół zmienić i nie wiem, i zepsułem i chcę, aby ktoś inny poniósł za mnie odpowiedzialność, tak to trochę ta rozmowa była kwadratowa, no ale nie, no bez jaj, wzięli na siebie, wymienili tam 10 nakręteczek z przodu na nowe i co ważne w tym samym rozmiarze, żeby nie było potrzeby wożenia ze sobą kluczy kilku. No i wymienili tam te dwie szpilki w tym przednim lewym kole. A kurczę, szkoda, bo nawet sobie myślałem, zrobię vlog ze zmiany kół, ale sobie myślę, kto będzie oglądał vloga normalnie ze zmiany kół, aby był film, jak znalazł, że to nie ja zepsułem. No ale nic, operacja zakończona pełnym powodzeniem, także nie ma co jęzora strzępić. Lato mamy takie już wczesne, albo późną wiosnę, cieplutko jest w ogóle bardzo. I sympatycznie. Zielono. Zależy komu. I zależy gdzie. Tym w Holandii jest wiecznie zielono na przykład. No, także plan jest taki. Elsieb. Plan był na Holandię na wiosnę. Właśnie. No plan był na Holandię na wiosnę, a tu a tu lipa. No ale no nic, no to co się odwlecze, to nie uciecze. Także co, plan jest Elsieb, później Ikea, bo żona agresję w domu pokazuje i szkło tucze, więc trzeba uzupełnić braki w szkle. No, później co? Tak, Ikea, no to po Ikei co jest? Elsieb, będą zakupowane sprzęty. Elsieb pierwszy był Elsieb. Nie no, a to XXL miał. XXL, sprzęty te treningowe, poważne. Trzeba zakupić. No tutaj, no nie powiem, że jesteśmy, bo to było bardzo dalekie od prawdy. Żona jest już bardzo głęboko zakotwiczona w bardzo zaawansowanym planie treningowym. Że już są niezbędne sprzęty do tak zaawansowanych treningów, więc należy te nikczemne braki na ten prawie tychmiast uzupełnić. I tak też zrobimy. Koloryzujesz. Oj, tam koloryzuję, no to taka prawda przecież. Prawda najprawdziwsza. A później, tylko znowu będę musiał robić konwert z tego rejestratora, no ale to jako, a to coś zmienili, nie? Wybudowali tego, co tu było zamknięte, co ci mówiłam, że chciałam jechać na plażę, ale był zjazd na autostradę zamknięty. Ale to coś tutaj z tym wyjazdem, no, bo tu już tunele, cały ryfast jest normalnie czynny, słuchajcie. Także dzisiaj byśmy pojechali, może później, przejedziemy tym jednym tunelem pod miastem, Eiganes Tunnel, później na wyspę, na Hunvåg, a z Hunvågu tam do Tau, no to już w sumie filmik był. Ale to możemy przejechać, to już może przeżyjemy takie pieniądze srogie. A nie są darmowe jeszcze? No ta, darmowe. Nie są darmowe. Nie są darmowe? Nie, już nie są darmowe. Te dopiero otworzyli. Parę dni temu. No ale to tam był problem jakiś z tamtym tunelem, że tam nie było to płatne od początku, to był problem z infrastrukturą pobierania opłat, a tutaj mają przecież i tak obsuwę, bo to miało być otwarte w lutym. Jeśli im troszkę śliznęło, to tam już wszystkie punkty poboru opłat na pewno są dobrze stestowane i działają. Także to się nie ma co obawiać. No to się dowiedzieli. Telefon wyrzeźbiłem. Zastępczy, chociaż niby wcześniej miał być bez gadania, ale to były koronawirusy i te inne. Ja w sumie też myślałem, że może fajnie będzie trochę detoksu, ale się w sumie kurczę nie udało. I co?
tydzień mają jeszcze i jak po prostu za tydzień nie będzie, to już będę rzeźbił bardzo. W sumie to byłem ostro tutaj nastawiony, no ale w sumie to co, chłopina? Może poradzić. Aczkolwiek Huawei norweski, bo już wczoraj byłem w kontakcie z Huawei Norge, no nie są zbytnio zadowoleni, że ich produkty są tak serwisowane. No ale nic, zobaczymy co będzie dalej. To teraz co? Gdzie jedziemy? IKEA? IKEA! A przez górę nie musimy iść, nie? Nie chce mi się tam łazić, no. No to IKEA. Sytuacja na parkingu pod IKEA. Ale coś jest rzadziej niż wtedy, co by, niż ostatnio, co byłem w poszukiwaniu kamienia filozoficznego pod pizzę. Co my tu mamy? Śniadanie angielskie za 59. Nie trzeba pieniądze. Tak, macie to najlepiej. Antyrany. Szkło, to żona kucze. Teraz już wszyscy wiedzą, że kucze kieliszki od wina. Przy pierogach. Tak, przy pierogach. To się mówi, przy pierogach. I co, jeszcze nie mamy? Doniczkę, wracamy po doniczkę. Tak więc operacja IKEA zakończona prawie pełnym sukcesem. Nie krzycz. Prawie pełnym, nie krzycz. Taki jestem podjarany, że będziemy przesadzać kwiatkę, bo za chwilę pewno kupimy doniczkę. Ale to nie jest mój sposób na pozbycie się tego kwiatka. Nie masz nadziei, że on uschnie po tym przesadzaniu. Nie, porządny kwiatek. Tak ruszył, że aż w domu chlorofil słychać, jak szumi. Czekaj, trzeba ściszyć, bo mi wytną bandyci YouTube'owi. Za te prawa autorskie. Co przesiała? Listę zakupów. Listę zakupów. Ale już mam. I skreślam. To mamy. To ja wiem, co mamy, to mów, czego nie mamy. Donica. Ziemia torfowa, dwa razy spray, materiały i kret. Tak, kupimy kreta i znowu będę chciała, żebyś coś zrobił. Kretem. Znowu coś od ciebie będę chciała. No i tak to właśnie jest. Ale to... No, ale to w sumie to co będziesz chciała, to żebym posprzątał po sobie, jak nasyfiłem ostatnio, czego jeszcze nie zrobiłem. Więc w sumie jest okej. Nagrane, tak jest. No, ale to przepalimy te podkładki po zapiekaniu tego ciasta od pizzy. Bo będzie akcja. Rozbiórka Toyoty i bebeszenie. Dramatyczne. No, leje się mi gdzieś woda do babki. I należy zlokalizować wyciek i go zlikwidować, ale to się będzie wiązało z bebeszeniem całego bagażnika, całego środka. W ogóle fajnie by była ładna pogoda, to bym uskutecznił odkurzacz piorący i bym sobie od razu wyprał całe wnętrze. Jest sukces! I w ogóle chyba żona zacznie tutaj prowadzić vlogi, bo jeszcze zanim ja tutaj coś chciałem powiedzieć, to żona już tutaj przygotowała plan wypowiedzi i prawda to, że zakupiliśmy wysoce specjalistyczną donicę ze zautomatyzowanym systemem dozowania wody do chwasta. Żeby nie musiał zwijać liści. Tak, żeby liście się nie musiały zwijać z braku wody. Paraka ładna. A czy ładna, to nie wiem, ale ten Civic Type R, brat jeździł takim Type R-em i że fajny. A my sobie tutaj zrobimy w któryś dzień na vloga jakąś turystykę motoryzacyjną. Jak Tesla nowa wyjdzie. Bo chyba jeszcze nie mają tak w sklepie, żeby sobie wziąć i pojeździć. No, pas sobie zapnij.
No, ale do sklepu ruskiego nie jedziemy, bo nie mamy żadnej potrzeby, a jak pojedziemy, to coś kupimy i to na pewno nie będzie nic zdrowego. Ale awokado też nie jest zdrowe, muszę wam powiedzieć. Awokado nie jest zdrowe. To jak tutaj się normalnie dietetyczna inkwizycja dowie, to będziesz mieć, że nie jest zdrowe. No już popieram kwestie moralne, że wspierasz kartele narkotykowe w Kolumbii i Meksyku, które się przerzuciły z dragów na awokado właśnie. A to ciekawe, a to pewno wiedzą, albo nie wiedzą i się dopiero dowiedzą ludzie, że takie jaja. No, jaki lukratywny biznes, awokado. Odpowiedni PR, jakie to awokado jest zdrowe. I się okazało, że ci, ten Bendejo w Meksyku i tam w tych innych rejonach, gdzie się uprawia awokado, się po prostu przerzucili na z kokainy na awokado. Bez przypału, a kasa dobra. Ale przycebuliłem, jak normalnie Janusz Nosacz. No, ale to oznacza, że mają dziurę w systemie. Ale nie będę korzystał więcej. Raz, wystarczy, już wiem, że mają w systemie dziurę, jestem usatysfakcjonowany. No, oni tu wierzą ludziom po prostu, więc... No, a ja jak ten ham polski nadwyrężyłem zaufanie, no ale nie, nie będę jeździł więcej. No nie, no bo numer, bo opcja jest taka, że była szyba ubita kiedyś. Kamyk na autostradzie i szybkę naprawiali tutaj w ramach ubezpieczenia i przez rok miała być dolewka płynu do spryskiwaczy gratis. A ja już tutaj dokańczam zbiornik, żeby jechać na tankowanie, a przez chwilę żona mi tutaj melduje, że dostała SMS-a, że to już rok minął. No to jak rok minął, ale sobie myślę, no to najwyżej powiedzą mi, że rok już minął, ale pojechałem sprawdzić system i system nie działa. No, ale to podejrzewam, że oni to przecież mają z jakiegoś, oni to mają z koncentratu, ten normalnie, ten płyn, to w ogóle, to jakieś ich straszne grosze kosztuje. No, ale już więcej nie będziemy jeździć, chyba że zarejestrujemy drugą karteczkę z drugiego auta, bo w drugim aucie też szybę robili, w Toyocie, bo też był kamyczek, za jedyne chyba 900 koron wtedy. Tyle co nowa szyba w Polsce, z wprawieniem. A teraz jedziemy po materiały maskujące pudła pod schodami. Zaparkowane. Aplikacją zapłacone. A oni mieli w ogóle chyba gdzieś koło Sylwestra włama solidnego i sprzedawali w ogóle za bezcen jakieś tam gadżety. Myślałem, że w ogóle zamkną ten sklep. A tam basen. Stavanger Svømmehall. Prawie w centrum jesteśmy, tutaj przywieźli jakieś obiektywy pewno drogaśne. No to Stavanger Photo. Co? Laja of Sparta Sykepsu. Aha, pożyczenie. No i tak się sytuacja ma. Tylko się zaparkinguje. Jak żeśmy ruszali, było chyba 116. A przejechane jest 39,7, czyli przejechaliśmy więcej, tak? 14, 16, nie, no nawet dość się tym razem zgadza, czyli nie kłamie, dość bateria, a propos tego, no nie kłamie, tam komentarz musiał być z tyłu, nie kłamie, nie kłamie. No, także spoko. To na razie będzie tyle.